Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Chciałem zacząć od cytatu. Kiedy czytam, że codziennie sprzedaje się nawet 3 miliony małpek, z czego nawet milion przed południem, to jestem niezwykle zaniepokojony. Nie chodzi nam o dodatkowe wpływy do budżetu. Chcemy budować państwo dobrobytu. A dobrobyt to coś więcej niż tylko wysokie dochody. To również zdrowie, wolność od stresu, pewność jutra. Tymi słowami premier Morawiecki uzasadniał podniesienie akcyzy. Czy tak faktycznie jest? Czy obecnej władzy chodzi głównie o zdrowie Polaków, a nie o realizowanie obietnic wyborczych z finansów, których jeszcze nie mają? Mam wrażenie, że przez ostatnie tygodnie jesteśmy świadkami panicznego szukania pieniędzy przez rząd, przez władze PiS-u. Mamy przykład tej ustawy, którą żeśmy dyskutowali przed południem o Funduszu Solidarnościowym i mamy teraz akcyzę. A skoro pan premier mówi, że do budżetu wpłynie, czy tam rząd mówi, że do budżetu wpłynie 1 700 000 000 zł, to ja mam takie pytanie i to ma być w trosce o zdrowie Polaków. To na jakie formy profilaktyki PiS przekaże te środki? Z tego co wiem, to żadne dodatkowe działania, jeżeli chodzi o profilaktykę, nie zostały zaplanowane. Pan premier mówi z wielką troską o zdrowiu Polaków przy okazji akcyzy. Ja bym prosił, żeby z takim samym zaangażowaniem rząd PiS-u zajął się stanem polskiej ochrony zdrowia, która jest na dzień przed katastrofą. Podejrzewam, że takiego dużego zaangażowania nie będzie, bo tutaj trzeba by było znaleźć skądś pieniądze, wygospodarować i dołożyć. Natomiast przy akcyzie to jest zabieranie pieniędzy społeczeństwu. Jest to dużo łatwiejsze. Skoro jesteśmy przy skutkach gospodarczych też, zacytuję. Podwyżka akcyzy od piwa o 10% spowoduje wzrost ceny piwa, spadek sprzedaży, niższe od zakładanych wpływy budżetowe oraz ryzyko utraty miejsc pracy związanych z produkcją i sprzedażą piwa w Polsce. Tak ocenia Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego. I dalej. Oceniamy, że możliwe zmniejszenie wolumenu produkcji piwa w szczególności dotknie 22 tysiące osób zatrudnionych w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym, które zapewniają polskiej branży piwowarskiej chmiel i zboża. Czy państwo PiS wzięło pod uwagę te głosy? Czy może pochyliło się nad tymi słowami? I kolejny cytat. Jesteśmy zapewne, tak jak wszystkie branże, zaskoczeni skalą proponowanej podwyżki. Nie była ona ani konsultowana, ani nawet komunikowana. Projekt zmiany ustawy został przyjęty bardzo szybko w trybie obiegowym, co w przypadku tak ważnych ustaw pociągających za sobą finansowe konsekwencje dla gospodarki jest trybem niecodziennym. To z kolei ocena Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. I dalej trzeba również powiedzieć o tym, że wzrost cen przyczyni się do rozwoju szarej strefy i do wzmocnienia szarej strefy. Też nikt tego nie analizuje. Na pytanie, czy polski rząd brał pod uwagę te wszystkie głosy, trzeba powiedzieć nie. Mam tutaj wyciąg z opinii Biura Legislacyjnego. Uzasadnienie do projektu ustawy nie opisuje zakresu, czasu trwania i podsumowania wyników przeprowadzenia konsultacji społecznych, poprzestając jedynie na wskazaniu, że w tym zakresie przyjęto tryb odrębny. Stąd brak szerokiego odniesienia do problemu przeprowadzenia konsultacji może budzić wątpliwości. Proszę państwa, czy to jest demokratyczne państwo prawa? Czy tak się proceduje ustawy? Czy w ten sposób chcemy budować zaufanie przedsiębiorców do państwa? To, co powiedział kolega, który mnie poprzedzał, kolega Leszek. Ja jestem przedsiębiorcą, który prowadzi działalność od ponad 27 lat. Daję pracę ponad 500 osobom. I znam dobrze oczekiwania przedsiębiorców względem państwa. Jeżeli chcecie, żebyśmy inwestowali, też kolega senator o tym mówił, żebyśmy tworzyli miejsca pracy,
żebyśmy rozwijali nasze firmy, to dajcie nam ku temu powody. Pokażcie, że możemy ufać państwu, a nie bać się, że za chwilę Sejm uchwali jakąś kolejną ustawę, która będzie bublem prawnym i która będzie nas mega dużo kosztowała. Nas, przedsiębiorców i konsumentów. Takimi zachowaniami buduje się w tej chwili fatalny klimat dla biznesu w Polsce. A to przekłada się na spadek inwestycji. Apeluję do szczególnie przedstawicieli PiS-u. Nie traktujcie nas, przedsiębiorców, jak gorszy sort. Nie pomijajcie nas w procesie konsultacji, bo jak pokazuje praktyka, nasze zdanie jest ważne i powinno być wysłuchane. Szczególnie tam, gdzie chodzi o podwyżki cen dla konsumentów. Ale najważniejsze, już abstrahując też od jakości stanowienia tego prawa, chcę powiedzieć, że nigdy nie zagłosuję za podniesieniem podatków, a podniesienie akcyzy jest podniesieniem podatków. Taką deklarację i obietnicę złożyłem moim wyborcom i nie mam zamiaru ich oszukiwać. Nigdy nie podniosę ręki za podniesieniem jakiejkolwiek daniny w Polsce, ponieważ i tak podatki w Polsce są wysokie. A każdy taki zabieg księgowy, udanie, że niby nie podnosimy podatków, i tak sięga do portfeli Polek i Polaków i nasi obywatele doskonale zdają sobie z tego sprawę. Pamiętam, jak Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że nigdy nie podniesie podatków. A jednak rozdawnictwo, które uprawia i brak racjonalnej polityki finansowej spowodował, że zaczynacie szukać pieniędzy w portfelach naszych obywateli. Ja osobiście na to zgody nie mam i nie podniosę ręki za tym projektem. Dziękuję.